51, latka wepce chnęła krzyż w gardło swojej 33, letniej córki Genej, gdyż wierzyła, że jest opętana przez diabła. Kobiecie wymierzono wyrok więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Policja wezwana została do jednego z domów w Oklahomie w sierpniu 2016 roku, po tym, jak chłopak ofiary natknął się na jej posiniaczone i zakrwawione ciało leżące na podłodze. Gena miała rozłożone na bok ręce, a na jej piersi leżał wielki krzyż. Chłopak 33, latki zeznał, że kiedy zapytał jej matki, dlaczego nie wzywa pomocy, ta mamrotała coś o diable i pieniądzach, oraz stwierdziła, że Gena jest opętana przez diabła. Francisco Merlos poinformował ponadto, że kiedy próbował wyjść z domu, aby wezwać pomoc, matka 33, latki próbowała go siłą zatrzymać, jednak udało mu się wyrwać z uścisku. Matka przekazała policji, że chciała ukrzyżować córkę, ponieważ była ona opętana i chciała wygonić z jej ciała szatana. Wprost przyznała, że wepce chnęła jej krzyż do gardła i patrzyła, jak krew wypływa jej z ustęp. Asystentka prokuratora rejonowego Susan Laenue porównała miejsce zbrodni do domu z horroru. 51. Latka nie przyznała się do zarzutu morderstwa.